Witam wszystkich widzów Tajemitów. Dzisiaj opowiemy wam, drodzy widzowie, o tym, jak dawniej postrzegano i postrzega się przejście na tamten świat. W dzisiejszych czasach naukowcy obliczyli, że aby zawitać w zaświatach, człowiek musi przejść przez 5 etapów. Być może gdybyśmy wiedzieli, jak jest po tamtej stronie, nie popełnialibyśmy głupstw w swoim życiu i żyli pełną parą, korzystając garściami z dobrodziejstw doczesnych lub też nie. Zadumani nad mottem Memento Mori staramy się zrozumieć, co się stanie, gdy umrzemy. I po chwili dochodzimy do wniosku, że pełną odpowiedź na to pytanie mogą udzielić tylko ci, którzy faktycznie zeszli z tego świata. Ale na razie nie mamy z nimi żadnych powiązań, więc musimy polegać na zeznaniach tych, którzy zginęli, ale wrócili z powrotem. Wielu lekarzy spotkało się ze zjawiskiem, kiedy to osoba, która była w stanie śmierci klinicznej, opowiadała o dziwnych wizjach, dźwiękach, a nawet zapachach, które czuła, widziała, słyszała lub odczuwała w tamtych chwilach, gdy była już uważana za ciało pozbawione wszelkiego życia. Eksperci nazywają to przeżyciem bliskim śmierci. Niestety większość lekarzy uważa to wszystko za cechy umierającego mózgu. Ale na szczęście są lekarze, którzy uważają, że jest tutaj coś bardziej tajemniczego niż agonia neuronów. Wśród nich jest dr Katerina Mannix, która specjalizuje się w opiece paliatywnej, czyli opiekuje się nieuleczalnie chorymi i umierającymi. Jak mówi Katerina Mannix, z mojego skromnego doświadczenia wynika, że śmierć prawdopodobnie nie jest tak przerażająca, jak można by się spodziewać. Śmierć, podobnie jak narodziny, jest tak naprawdę tylko procesem. Z biegiem lat ludzie stają się coraz bardziej zmęczeni, więc śpią, a mniej czuwają. Mannix niedawno wydała książkę Myśl o końcu życia, która opowiada o tym, co się dzieje z umierającymi ludźmi, starając się przełamać tabu na ten temat, który ugruntował się we współczesnym społeczeństwie. Według Mannix, w oparciu o jej doświadczenie, większość ludzi, którzy mają NDE, przechodzi przez 5 głównych etapów śmierci. Mannix osobiście przeprowadziła wywiady z setkami pacjentów, którzy mieli doświadczenia NDE, a także była obecna przy śmierci prawie 2000 osób. Pierwszym etapem jest nagła zmiana stanu osoby. W jednej chwili znika cały ból, jaki jest nagromadzony w ciele. Znikają wszystkie niepokoje, lęki, słuch odcina wszelki hałas, który niepokoi człowieka. Rodzi się idealny błogostan przepełniony spokojem, ciszą i łaską. Niektórzy opowiadają o tym, że jest im tak dobrze, że po prostu się cieszą z tego stanu. Drugi etap to tak zwane doświadczenie poza ciałem, kiedy ludzie czują się tak, jakby wstawali i widzieli poniżej swoje ciało leżące na łóżku lub noszach. Często domyślają się, że jest to ich ciało, gdyż postrzeganie jest tu już z wyższego stanu świadomości, który przedstawia niższe życie w niezbyt jaskrawych kolorach. Trzeci etap to uczucie komfortu i błogości, którego doświadcza około 98-99% osób. Ale dla około 2% pacjentów ten etap wręcz przeciwnie przyniósł silny dyskomfort. Słyszeli straszne dźwięki, czuli się podle, jak też wyczuwali nieprzyjemny zapach i widzieli straszne stworzenia. Na etapie czwartym pacjenci często opisują widzenie światła w całkowitej ciemności i uczucie ciepła, jasnego i wygodnego. No i wreszcie mamy tutaj piąty etap, który dociera tylko do około 10% osób, które doświadczyły śmierci klinicznej. To prawdopodobnie ci, którzy zostali wrzuceni najdalej w tunel między życiem a śmiercią. Pacjenci ci widzieli coś podobnego do nieba, słoneczne łąki z kwiatami, słyszeli piękną muzykę i czuli się skąpani w bezwarunkowej miłości. Oprócz tych pięknych i niespotykanych wręcz doznań są i takie, które nie należą do przyjemnych. Jeden z przykładów opowiada o mężczyźnie w śpiączce, który zaczął dostrzegać dziwne, ciemne, małe postacie. Historia mężczyzny o imieniu Roman została niedawno opublikowana na stronie internetowej fundacji Near Death Experience Research Foundation. Roman opisał, że jakiś czas temu doznał kontuzji i został przewieziony do szpitala karetką pogotowia. Kiedy znalazł się na sali szpitalnej, zapadł w stan podobny do śpiączki.
Przez ponad tydzień Roman nie odzyskał przytomności, a kiedy w końcu się obudził, powiedział, że przez cały ten czas widział chodzącego korytarzem oraz idącego obok niego czasami innego mężczyznę, który był bardzo wysoki i miał prawie 2 metry. Nigdy nie widziałem jego twarzy, ale pamiętam, jak regularnie pytał mnie, czy jesteś gotowy, czy jesteś z nami? A ja zawsze odpowiadałem mu w ten sam sposób. Tak, jestem gotowy, jestem z tobą. I szliśmy tak korytarzem ramię w ramię do jasnego światła, które było na końcu. Jednak to wszystko się wydłużało i pytania padały od nowa. W pewnej chwili zauważyłem, że przy nogach pojawiły się małe, pokraczne stworzenia, które chwytały mnie za kostki, jakby nie pozwalając przejść dalej. Zrozumiałem, że coś mi przeszkadza w dotarciu do światła, że w życiu ziemskim coś mam jeszcze do zrobienia. I wtedy zaczęły do mnie docierać głosy z sali szpitalnej. Podczas NDE nie wszyscy widzą tunel, niebo, Jezusa i odczuwają łaskę i spokój. Ale są też tacy, którzy od razu idą do piekła. Mężczyzna o imieniu Charles opublikował niedawno też swoją przerażającą historię na stronie też fundacji internetowej Near Death Experience Research Foundation. W 1996 roku doznał zawału serca, a następnie śmierci klinicznej. Przez 20 minut jego serce nie biło i technicznie można go było uznać za martwego. Lekarze z oddziału ratunkowego robili wszystko, by utrzymać go przy życiu. W trakcie podróży do szpitala serce Charlesa zatrzymywało się aż 2-krotnie. Za każdym razem ratownicy nie pozwalali mu odejść i reanimowali Charlesa. Podczas jednej z tych śmierci Charles nagle poczuł, że znajduje się w całkowicie ciemnej przestrzeni i wydawał się tam unosić, jakby był w stanie nieważkości. Natychmiast zdał sobie sprawę, że umarł i że nie jest teraz gdzieś na zewnątrz. Pamiętam, jak w moich myślach pojawiły się pytania. Jestem martwy. Dlaczego umarłem? Co mi się przydarzyło? A potem przydarzyło mi się właśnie to. Poczułem, że nie mam już ciała. Nie widziałem swoich rąk. Byłem w ciemności i coś ściągnęło mnie do siebie jak odkurzacz, jakbym miał na plecach ogromny magnes. Wtedy Charles wyczuł wokół siebie coś złego. Bardzo się przestraszył i zamarł w miejscu z przerażeniem. Myślałem, że jestem tutaj sam, ale potem zobaczyłem 3 demonopodobne stworzenia. Stały u moich stóp i rozmawiały ze mną w 3 różnych językach. Czułem się, jakbym leżał na zimnej płycie w ciemnej komorze. Później zdałem sobie sprawę z tego, że to było piekło. Demony rozmawiały ze mną, ale nie mogłem zobaczyć, jak wyglądają, ponieważ za nimi dobiegało małe światło i widziałem tylko sylwetki. I wtedy Charles nagle zdał sobie sprawę, że małym źródłem światła, które widział, był Jezus, który przyszedł po niego, aby zbawić jego duszę. I zaraz po tym zrozumieniu obudził się nagle w swoim ciele na łóżku w szpitalu. Następnie w kolejnych latach Charles 2-krotnie jeszcze doznał zawału serca i ponownie 2-krotnie popadł w stan śmierci klinicznej. I znowu wpadł do piekła i zobaczył tam demony, które próbowały go do siebie zaciągnąć. Według Charlesa wspomnienia tych demonów niepokoją go i prześladują do dzisiaj. Wśród ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, są tacy, którzy widzieli, jak inne dusze są zabierane dalej w inny wymiar, wyższy lub niższy. Ludzie są przekonani, że to anioł śmierci właśnie zabiera duszę. Anioł ten jest zwykle widziany tylko przez umierających, a czasem nawet na kilka dni przed ich śmiercią. Ale w rzadkich przypadkach mogą go zobaczyć osoby z zewnątrz. Najczęściej są to krewni, ale w przypadku śmierci w szpitalu mogą być też lekarze lub pielęgniarki. Mimo ponurego i przerażającego imienia anioł śmierci, zwykle niesie ze sobą jedynie ulgę i spokój, nie chce nikogo celowo straszyć i jest tylko przewodnikiem. Są jednak ludzie, którzy mają inne odczucia i zdecydowanie wysoką, czarną postać nazywają aniołem śmierci i wiążą go z samą śmiercią. Statystyki wskazują, że widzą go ludzie, których życie zostawiło wiele do życzenia pod względem moralnym i rozwoju duchowego. Opisy tutaj są bardzo podobne i wskazują na ciemne ubranie, twarz w formie czaszki i dziwny zapach. Ludzie coraz częściej uważają, że to przewodnik z zaświatów, który przychodzi po umierających. Z pism ezoterycznych wynika, że akurat ludzie myślą tutaj błędnie, choć nie do końca, bo owszem, postać ta może być przewodnikiem, ale do bram piekieł.
Pewnego razu kobieta o imieniu Joanna Riesling, która w swoim czasie pracowała w hospicjum, przytułku dla beznadziejnie chorych i umierających, spotkała anioła śmierci. Według wszystkich pacjentów w hospicjum Joanna nawiązała szczególną więź z jednym mężczyzną, z którym spędzała najwięcej czasu. Jak mówi, spędzałam dużo czasu rozmawiając o sprawach duchowych w tych godzinach, kiedy ból go opuścił i poczuł się trochę lepiej. Został z nami jeszcze przez 4 miesiące. Pewnego ranka poszłam jak zwykle do jego pokoju, aby podnieść żaluzję. Zawsze o to prosił, bo chciał zobaczyć słońce. Ale kiedy już podeszłam do okna, nagle zauważyłam kruchą kobiecą postać, która siedziała na łóżku pacjenta. I wtedy usłyszałam jej głos. Proszę zostawić zasunięte rolety. Głos był nieoczekiwanie niski, jak na tą szczupłą kobietę, a potem zobaczyłam jej twarz. W bladym świetle lampy w pokoju ta twarz wydawała się z jednej strony prawie normalna, z wyjątkiem głębokiego zapadniętego oczodołu i wystającej kości policzkowej, ale druga strona była tak wychudzona, jakby tylko skóra pokrywała kość. Zamarłam w miejscu ze strachu, który mnie ogarnął, a ta kobieta położyła rękę na klatce piersiowej pacjenta w okolicy serca. A on otworzył oczy. Kiedy mnie zobaczył, uśmiechnął się i powiedział: dzień dobry, Joanno. Ale potem zauważył kobietę i jego uśmiech stał się jeszcze szerszy. Kobieta pochyliła się i pocałowała go, po czym zdjęła rękę z jego piersi. Pacjent znów na mnie spojrzał i z wielkim trudem wypowiedział słowa: czyż nie jest piękna? Jak można bać się śmierci? Potem łzy napłynęły mi do oczu i bardzo chciałam do niego podbiec, ale nic nie mogłam zrobić, jakbym była sparaliżowana. Mogłam tylko stać i patrzeć. To wszystko było tak dziwne. Widziałam na własne oczy, jak jego życie wpływa w tą postać dosłownie przez jej palce. A potem monitor pracy serca wyłączył się i zapiszczał. Znowu mogłam się ruszyć i wybiegłam na korytarz, wołając o pomoc. A kiedy wróciliśmy kilka sekund później, w pokoju nie było już kobiety. Mój pacjent leżał martwy. Podobną historię opowiedział naoczny świadek pewnego zdarzenia Donald Broussard z Pensacoli na Florydzie. Jego 30-letnia żona walczyła z rakiem przez kilka lat, ale bitwę przegrała. Tego wieczoru siedział w domu przy jej łóżku w ciemnym pokoju i trzymał w dłoniach jej wychudzoną i prawie nic nie ważącą dłoń. To był już ten stan, w którym nikogo się nie rozpoznaje, a umysł w formie kojarzenia przestał działać. Donald wiedział, że liczą się dni, jeśli nie godziny. W ciągu ostatniego tygodnia już mnie nie rozpoznawała i nie reagowała na otaczających się ludzi z powodu najsilniejszych leków, jakie jej podano. I nagle coś się stało. Jej spojrzenie nabrało znaczenia i spojrzała z zainteresowaniem na coś u stóp jej łóżka, a ja, nadal trzymając jej rękę w dłoniach, również to zobaczyłem. Początkowo była to tylko wielka ciemna plama, która szybko przybrała kształt ludzkiej postaci. W tym momencie pomieszczenie stało się znacznie zimniejsze i jeszcze trudniej było oddychać, jakby większość tlenu została wyssana z pomieszczenia. Moja żona odwróciła się do mnie i powiedziała napiętym szeptem: przyszedł po mnie Doni, chcę iść, czas, abyś mnie puścił. Nie chciałem puścić jej ręki i zacząłem płakać, a ona spojrzała na mnie błagalnie. W tym wzroku była prośba: puść mnie. W końcu podjąłem decyzję i pocałowałem ją, a potem odsunąłem się od łóżka. Nagle ta ciemna postać stanęła po drugiej stronie, a żona dotknęła jej ręki. Kiedy żona odchodziła z ziemi, ta postać świeciła niebieskawą aureolą, a im słabsza stawała się, tym jaśniejsza stawała się poświata. Żona nie wydawała się już odczuwać bólu, ręce miała bezwładne, oczy szeroko otwarte i patrzyły wprost na tę ciemną postać. A potem postać zdawała się rozpadać na miliony maleńkich kropek, które połączyły się z ciemnością w rogu pokoju. Ciało żony leżało już na łóżku martwe. Twarz wyglądała na szczęśliwą, uśmiechała się. Teraz wiedziałem, że śmierci nie trzeba się bać, że nie jest bezwzględnym, sadystycznym zabójcą. Ludzie nie rozumieją roli śmierci w ludzkim życiu, gdyż ona nie kradnie życia, tylko ratuje człowieka od ociężałości jego zużytego cielesnego ciała, ludzkiej biodegradowalnej skorupy. Nowojorczyk Carl DePensio mieszkał na 8 piętrze domu, który jest tak blisko innego domu, że okno jego sąsiada znajduje się zaledwie 2,5 metra dalej.
Pewnego letniego wieczoru Karl siedział w swoim pokoju i czytał książkę, kiedy nagle poczuł, że wszystkie dźwięki wokół niego ucichły i stały się niezwykle ciche. Zniknęły nawet odgłosy śpiewu ptaków i wieczorne świerszcze, a ruch samochodów na pobliskiej drodze ucichł całkowicie. A potem w tej ogłuszającej ciszy Karl usłyszał niski dźwięk, jakby odległe bicie serca. Po czym silny podmuch wiatru wdarł się przez jego okno i rozbił stojącą na nim lampę. Usłyszałem dźwięk przypominający trzepot dużych skrzydeł, a kiedy wyjrzałem przez okno, w nos uderzył mnie silny zapach mokrej ziemi i umierających, gnijących roślin. A na parapecie okna sąsiada przysiadł duży ciemny cień, który zaglądał do jego pokoju. Bardzo się przestraszyłem, gdyż było to niespotykane dotąd, żeby coś takiego widzieć, wspomina Karl. Okno się otworzyło i ten cień wpłynął do jego pokoju, a dźwięk bicia serca stał się tak głośny, że brzmiał jakby był w mojej głowie. I to sprawiło, że mnie rozbolała. Potem zobaczyłem błysk niebieskiego światła w pokoju sąsiada i natychmiast bicie serca ustało. Nagle poczułem się bardzo dziwnie. Byłem przygnębiony, atmosfera sprawiała wrażenie, jakby cały tlen zniknął z powietrza, po czym opadłem bezradnie na kanapę. Natychmiast świeży wiatr zagwizdał przez okno, ale natychmiast zniknął, a potem wszystkie dźwięki wróciły na swoje miejsce. Kiedy w końcu wstałem i znów wyjrzałem przez okno, zobaczyłem, że ludzie chodzą po pokoju sąsiada i pali się światło. Krzyknąłem w ich stronę, czy wszystko w porządku, a oni odpowiedzieli mi, że ich ojciec nie żyje. Potem pobiegłem do ich mieszkania, żeby im pomóc w różnych sprawach. Później często zadawałem sobie pytanie, co to było i dlaczego to widziałem, bo nie jestem nawet spokrewniony z tą osobą. Analizując zdarzenia związane z pojawianiem się istot, które pomagają lub też nie przy oddzieleniu się ciała astralnego od ciała fizycznego, można stwierdzić, że istnieje stworzony wyższy świat. Nie wiemy, czy nad nim jest jeszcze jeden i kolejny, choć pisma ezoteryczne mówią, że tak. Ale ilu jest dzisiaj ludzi, którzy czytają takie pisma? Nikt nas nie uczy o tym, jak wygląda tamten świat. Jak się przygotować na przejście do wyższego wymiaru? Panuje u nas przekonanie rodem ze średniowiecza, które podtrzymywane jest przez kapłanów różnych religii, że śmierć jest straszna. Stworzono obraz śmierci jako istoty, choć jest to tylko proces, który funkcjonuje w jednym ciągu wiecznego życia. Nikt nie uzmysławia ludziom nauki, którą zostawił Jezus Chrystus z Nazaretu, mówiąc, że my nie umieramy. No ale utrzymywanie ludzi w świadomości tragedii utraty kontaktu z bliskimi ma swój cel. Budowanie obrazu śmierci jako istoty przyobleczonej we wszystkie choroby i ziemskie zło, jakie zostało stworzone, też ma swój cel. Tym celem jest strach. Dzisiaj większość ludzi zaprogramowana treścią filmów z gatunku horroru po prostu boi się śmierci. Dlatego warto zrozumieć, że istoty, które się pojawiają, są odpowiednikiem naszego nastawienia się do przejścia do innego świata i faktycznie pomagają tym, którzy są zniewoleni przez wytworzony tutaj na ziemi strach. Co robić, by się pozbyć tego strachu? Uwierzyć w słowa Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Odrzucić to, co buduje w nas strach. Wszystko i definitywnie oraz sięgnąć po stare księgi mówiące o przejściu w zaświaty, aby zapoznać się z tym, jak widziały to inne, prehistoryczne kultury i ludy. Efektem tych poszukiwań i wchłaniania wiedzy ma być przekonanie, że istniejemy jako tryb jednego, wiecznego życia składającego się z różnych części i etapów. A proces przejścia nazywany śmiercią na ziemi i obarczony strachem nie zabiera nam życia, ale je wznosi lub też degraduje, zależnie od naszego rozwoju duchowego, do tego momentu, aż w wiecznym życiu dojdziemy do wyznaczonego celu, najwyższej formy życia wiecznego.